A oto wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. W ten sposób sam Bóg pokazuje nam Najświętszą Maryjo Pannę. Dzisiaj uroczystość jej wniebowzięcia. Jest to chwila, nad którą warto się zastanowić. Oto bowiem doskonałe stworzenie. To stworzenie, o którym Kościół Święty mówi, że jest planem całego stworzenia. Planem wszelkiego stworzenia. Musimy sobie wyobrazić, co to znaczy. Bóg oczywiście, Niego wszystko odbywa się w sposób niezwykle prosty, ale my, aby opisać Jego działania, używamy naszego sposobu mówienia. I tak jak zanim tutaj na ziemi coś powstanie, potrzebujemy pewnego planu. I plan musi być doskonały. Plan jest z istoty rzeczy, aby on zadziałał. On musi być czymś pięknym, czymś dopełnionym. Później w realizacji, w trakcie działania może czegoś się zabraknąć. Tak jest bardzo często z wielkimi kościołami. Plany są piękne i wzniosłe. Później z czasem, w trakcie budowy coś trzeba uprościć, z czegoś trzeba zrezygnować ze względów praktycznych. I tak Kościół nazywa Najświętszą Maryję Pannę planem stworzenia. Odnosi do niej słowa z Księgi Mądrości o samej mądrości. Mądrość, która właśnie układa całe stworzenie. Jak można po prostu człowieka nazwać planem stworzenia? Otóż w tym momencie, w którym Najświętsza Maryja Panna z ciałem i z duszą staje przed Bogiem, dzieje się coś absolutnie wyjątkowego. Oto bowiem ona, która jest koroną stworzenia, która jednoczy w sobie wszystkie elementy stworzenia, elementy cielesne i duchowe, te dwa wielkie światy, świat cielesny i świat duchowy, świat materialny i duchowy, to stworzenie, które jednoczy w sobie te dwa światy, jest jednocześnie absolutnie doskonałe. Dlatego można ją nazwać tym planem, tym wzorem stworzenia, bowiem w niej skupia się, streszcza się niejako całe właśnie stworzenie. Wszystko, co istnieje w zależności od Pana Boga, w niej istnieje to wszystko w sposób czysty, pełny, doskonały. I całe jej życie, każde tchnienie, każda myśl, każdy uczynek ukierunkowany jest na Niego, na Boga. Nie ma w tym nic nieuporządkowanego, tam wszystko jest na swoim miejscu. I gdy to Boże stworzenie, tak doskonałe, tak piękne, gdy ona staje przed swoim Stwórcą, jakiż to musi być koncert miłości, który tam się odgrywa. Gdy Bóg patrzy na nią właśnie jako na ten wzór, na ten plan swojego stworzenia, jako na streszczenie wszelkiej stworzonej doskonałości. I jednocześnie, gdy ona dociera do swego Stwórcy, swego Boga i swego Syna jednocześnie. Jakaż to musi być miłość, jakiż to musi być koncert miłości, gdzie każda struna miłości, można powiedzieć, zostanie poruszona. Ona bowiem kocha tego Boga całą sobą, a jednocześnie to jest przecież jej Syn, patrzy swoimi oczami na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na jej ukochanego Syna, z którym razem z kolei brała udział w odkupieniu całej ludzkości, gdzie jako nowa Ewa u boku nowego Adama brała udział w tym dziele odkupienia, stojąc pod krzyżem. To jest coś, czego nigdy nie zrozumiemy. Ta wzajemna ich miłość, ten moment, gdy ona staje przed swoim Stwórcą, to jest moment, do którego my nawet się zbliżyć nie możemy, nie potrafimy, nie jesteśmy sobie na pewno w stanie tego wyobrazić, ale warto jest dzisiaj się chwilę nad tym momentem zadziwić. I gdy teraz przystępujemy do ołtarza, to bez wątpienia dziękujmy Panu Bogu za to, że On zechciał nam tak wielkie powołanie dać, że On wzywa nas również do tego wielkiego koncertu miłości. I na pewno pochylmy dzisiaj nasze głowy w trakcie tej mszy świętej przed tą wielkością Boga, przed tą miłością, która tam się rozgrywa w niebie, która w tym wiecznym, przed tym wiecznym, wiecznym koncertem tej miłości. I właśnie, my jesteśmy do Niego powołani. I tak jak oczywiście Najświętsza Maryja Panna jest tym
to czyste, niepokalane stworzenie. Ona w tym koncercie odgrywa, można powiedzieć, te pierwsze skrzypce. Tak być może nasza rola w tym wiecznym, w tym niebiańskim koncercie boskiej miłości, nasza rola może być taka jak w trakcie koncertów takiego muzyka, który ma trójkąt i musi w trakcie całego koncertu, który trwa 2 godziny, uderzyć 2 razy w ten trójkąt. Czyli no, szczególnie zajęty nie jest, jego rola nie jest może jakaś bardzo doniosła, ale jednak właśnie bierze w tym wszystkim udział. I w porównaniu do Najświętszej Maryi Panny to pewnie nasz udział, być może nawet i to byłoby za dużo, ale pewnie można to tak porównać. Nasz taki skromny, mały udział, ale i my jesteśmy powołani, żeby tam się dostać, żeby całą wieczność w tej wielkiej miłości uczestniczyć. Ale właśnie, żeby tam dotrzeć, trzeba podążyć tą samą drogą, którą podążyła już Najświętsza Maryja Panna. I to jest droga, która wcale na pierwszy rzut oka przyjemna nie jest. Już wspomniałem, że tą nową Ewą zostaje pod krzyżem. Ona nie przez przypadek nazywana jest Matką Boleściwą i Królową Męczenników. Otóż ten wielki zaszczyt, to wielkie wyniesienie, ten wielki triumf, który przed chwilą starałem się nieudolnie tylko zarysować, ten wielki koncert miłości, wieczny koncert miłości w niebie, Najświętsza Maryja Panna, jej droga do tego triumfu, to jest droga przez krzyż od samego początku. Gdy ma narodzić Pana Jezusa, musi w ostatniej chwili jechać do Betlejem. Tam nie ma miejsca w gospodzie, stajnia. Trzeba uciekać dalej do Egiptu, bo chcą zabić Pana Jezusa. Nieustanna tułaczka na samym początku. Dokładnie nie tak, jakby sobie tego ze świętym Józefem życzyli. Dokładnie inaczej. To możemy, warto to poczuć, jak bardzo oni by chcieli przywitać Pana Jezusa, jak bardzo by chcieli zorganizować to życie rodzinne, jak bardzo by chcieli tak w pokoju po prostu to wszystko zorganizować. I jak to wszystko się usypie, jak to wszystko się uwali, jak to wszystko idzie dokładnie nie tak, jak powinno. No i oczywiście później, gdy już Najświętsza Maryja Panna wraca, przez 3 dni Pan Jezus, który zostaje w świątyni jerozolimskiej, którego szukają, no i przede wszystkim droga krzyżowa. W każdym kościele mamy tą drogę krzyżową, która zdobi ścianę kościoła. No nie przez przypadek tutaj właśnie ponawia się ta ofiara Pana Jezusa. I Najświętsza Maryja Panna, która przechodzi tą drogę krzyżową stację po stacji z Panem Jezusem. I oczywiście znowu nie jesteśmy w stanie tego odczuć, co ona wtedy odczuwa, bo to jest jej Syn i jej Bóg jednocześnie. I wszystkie te cierpienia, które On odczuwa na ciele, wszystkie te zniewagi, każdy cios, każdą trwocinę, każdą obelgę. Oczywiście, że ona odczuwa w duszy i być może mocniej odczuwa w duszy niż Pan Jezus na ciele. No wiem, to przecież matczyne serce jednocześnie połączone z tą miłością, którą kieruje ku swojemu Stwórcy. A Jego przecież kocha tą czystą, doskonałą miłością niepokalanego stworzenia. Nie jesteśmy sobie w stanie znowu tego bólu wyobrazić. Być może to cierpienie Najświętszej Maryi Panny, jeśli porównamy tylko cierpienie fizyczne Pana Jezusa, to być może właśnie ona odbiera to cierpienie jeszcze bardziej, pomimo tego, że sama go fizycznie nie odczuwa, pomimo tego, że ona sama przecież zraniona fizycznie nie jest. Oczywiście Pan nasz Jezus Chrystus dźwiga ciężar dużo większy jeszcze w swojej duszy, bo On widzi wszystkie grzechy, które dźwiga, widzi ten ciężar, widzi, że ludzie mimo wszystko do piekła pójdą, pomimo tego, że On tą mękę poniesie, widzi to, że te owoce pójdą też na marne dla tak wielu dusz. Jego cierpienie włącznie z tym, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, gdzie boska natura odsuwa się tak daleko od ludzkiej natury, jak to tylko możliwe jest w ramach unii hipostatycznej, w ramach tego zjednoczenia, że ludzka natura nawet już nie odczuwa tego zjednoczenia z boską naturą, co jest czymś szokującym, co czymś zadziwiającym. I bez wątpienia tego cierpienia, to cierpienie mógł znieść tylko Bóg, człowiek.
Ale wszystkie te widoczne cierpienia, wszystkie te obelgi, wszystko to Najświętsza Maryja Panna odczuwa być może nawet bardziej niż jej ukochany Syn i Bóg jednocześnie. I tak zostaje tą królową męczenników i w ten sposób zajmuje to miejsce, w ten sposób dochodzi do tego triumfu. I to jest też bardzo ważna nauka dla nas. My tak teoretycznie to rozumiemy. Może tak, to do zbawienia to idzie się przez krzyż i to tak teoretycznie to jest dosyć proste, tak? Wiadomo, cierpienie, ofiara Pana Jezusa i my też będziemy się ofiarować. Ale tak w praktyce to chcielibyśmy w sumie inaczej. Tak w praktyce to tak, ofiara jest dobra, ale no żeby tak to się mniej więcej życie układało po naszemu. No tak, na co dzień na to patrzymy. Wprawdzie deklarujemy, że chcemy dźwigać krzyż, ale jak coś idzie nie po naszej myśli, czy to w tym wielkim świecie polityki, czy w naszym najbliższym otoczeniu, to od razu jest szok i przerażenie i od razu jest złość. No bo my dźwigać krzyż wprawdzie chcemy, ale no bez przesady. Ale nie tak, żeby tutaj było nie tak, jak chcemy. Czyli tak w praktyce, no to wciąż na nowo musimy się uczyć dźwigać ten krzyż. Wciąż musimy uczyć się przyjmować ten krzyż i patrząc dzisiaj na ten triumf Najświętszej Maryi Panny, bo na to przede wszystkim musimy patrzeć, na to spotkanie tego niepokalanego stworzenia ze swoim Stwórcą, podziwiać ten koncert tej boskiej miłości, to musimy pamiętać, że ona dochodzi do tego przez tą drogę krzyżową, przez każdą z tych stacji drogi krzyżowej, przez wszystkie te obelgi, przez wszystkie te ciosy, przez wszystkie te razy, które ona współodczuwa. I my pamiętajmy, że i nasza droga do tego triumfu nie może być inna. Skoro taką drogą poszedł Pan nasz Jezus Chrystus, skoro taką drogą poszła Najświętsza Maryja Panna, to i nasza nie może być inna, skoro chcemy być również jej dziećmi. I my musimy tą drogą podążyć. I prośmy dzisiaj o to, abyśmy potrafili iść tą drogą krzyżową. Nie taką, jak my sobie wymarzyliśmy, że sobie ułożymy tutaj tak i tak, żeby tak w miarę wygodnie było i tutaj ewentualnie może coś tam ofiaruje i ewentualnie tutaj też, ale właśnie wszystko tak bez przesady, a najważniejsze, żeby to było właśnie tak, jak ja sobie zaplanuję. Prośmy ją o to, abyśmy potrafili iść tą drogą krzyżową, którą Pan Bóg nam przeznaczył, przyjmować wszystko to, co tutaj nas spotyka. Oczywiście, że powinniśmy zmieniać na lepsze to, co zmienić potrafimy, ale mnóstwo rzeczy przychodzi na nas zupełnie od nas niezależnych. Większość rzeczy, z którymi się konfrontujemy na co dzień, to są rzeczy, nad którymi władzy przecież nie mamy. I o to prośmy dzisiaj, abyśmy potrafili w tym wszystkim dostrzec tą drogę krzyżową, przez którą musimy podążyć, aby do tego triumfu, do tego wiecznego koncertu boskiej miłości dotrzeć i również naszą skromną rolę w tym wielkim, wielkim Bożym przedstawieniu, w tym wielkim igrzysku Bożej miłości, w tym wielkim koncercie Bożej miłości, tą naszą skromną rolę też odegrać. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.